O, tu jest taka fajna drabina, zobaczcie, wielka. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. Musimy się dzisiaj udać do kopalni Ashimanu. W tej kopalni Ashimanu grasuje zarażony żuk. Zarażony żuk, który zarażał Kwama, zarażał górników. Kopalnia została zamknięta, musimy tę kopalnię odnaleźć, odnaleźć żuka i go wyeliminować. Najlepiej będzie, jeśli wyruszysz z Gnisis i przekroczysz rzekę na południe od pomostu Łazika, to wiemy. Gdy trafisz na szlak, podążaj nim na wschód, a potem na południe. Na rozstaju wybierz drogę prowadzącą na wschód. Wschód, południe, wschód po przekroczeniu rzeki i znalezieniu szlaku. Proste. Znaczy, powinno być proste. Huch, no dobra. Radzi nam wyruszyć z Gnisis, Teldyn Virid. I o ile z Gnisis do Alt-Veloti musieliśmy iść pieszo, to z Alt-Veloti do Gnisis możemy się łatwo przenieść, czy to za pomocą interwencji Almsivi, czy za pomocą interwencji Bóstw. Na przykład wybierzemy interwencję Bóstw. Pamiętacie, że w Gnisis był ten Legion Trupiej Główki, a skoro jest tam Fort Legionu Cesarskiego, to wiadomo, że u nich na pewno jest także ołtarz kultu Tamriel. Także wybierzemy sobie interwencję Bóstw przykładowo i powinniśmy w Gnisis od razu być. Zobaczymy, czy to tak zadziała. Na pewno zadziała. Tak jest, jesteśmy w Gnisis, przełączymy sobie na okolice. Fort Darius, może być. I tutaj mamy łazik, tę rzekę będziemy musieli przekroczyć. A już przekraczaliśmy ją niedawno. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to jest ta sama rzeka, w której stał ten koleś bez spodni, któremu pomagaliśmy spodnie odzyskać i nawet się udało. Dobra, to sobie tę rzekę przekroczymy. O, na przykład w tym miejscu widać, jest dosyć płytko. I teraz tak, pomału, żebyśmy się nie zgubili. Trzeba po pierwsze znaleźć szlak po przekroczeniu rzeki. Jak ostatnio tę rzekę przekroczyliśmy, to faktycznie był szlak i jest szlak. Tutaj jest droga. I tak jak było napisane w dzienniku, jak znajdziemy szlak, mamy skręcić na wschód. Na wschód, czyli tu. Na wschód, okej, idziemy szlakiem na wschód. Żebym tylko nie zboczył z drogi, no ale chyba powinno być ok. Na wschód, później na południe jakoś mieliśmy iść, prawda? Na wschód, na południe... I później miał... Droga się chyba miała rozwidlać, coś takiego i mieliśmy znowu iść na wschód. O, tu w ogóle coś jest. Grobowiec rodziny Falas po drodze. Grobowiec rodziny Falas. No możemy zajrzeć do grobowca rodziny Falas. Gdzieś tutaj chyba, tak? Ale patrzcie, jak go ciężko wypatrzeć. Gdybym mapki nie odpalił, to tutaj coś zauważyć to nie idzie. No dobra, tu jest grobowiec. Grobowiec rodziny Falas. Otwarty. No wejdziemy sobie tutaj. Obadamy go. Może jakiś ciekawy skarb będzie i pewnie chmara truposzów. O, kaplica jest. O, co to tu? O, to jakiś Deadrot chyba. Dobra, trzeba go sklepać. Znaczy nie Deadrot, tylko Dremora, tak? Albo Książę Dremor. No, klepnął. Uj, jak on klepnął! O, panie! Tutaj, zobaczcie, co się dzieje. Przypominam, że to jest najwyższy poziom trudności. Tu mogę paść zaraz. Użyjemy sobie... Ale jak już teraz będę widział jakichś takich przeciwników, musimy się wzmacniać zaklęciami. Ja tak ruszyłem na niego bez zastanowienia. Trochę to było głupie. Doskonałe przywrócenie zdrowia. Musimy się też zaopatrzyć w mikstury doskonałego przywrócenia zdrowia. I założymy może pierścień Marary od razu, co? Bo tak go zdjąłem. No, wstawaj, procek. Musimy... O kurde, jak powala. Jak on klepie. Dobra, musimy przerywać mu ataki, bo to nie za dobrze wygląda. Zaraz się będę leczył, jak go załatwimy. Jeszcze czaruję. No, udało się to zabić. Co to w ogóle było, ej? To była Dremora czy Książę Dremor? To ten lepszy już. Z dedrycznym toporem wojennym, który... No, niby wartość 30 tysięcy. Możemy go wziąć. Ciężar 72, dużo strasznie. Ale wezmę go. Ktoś mi z was radził, żebym Hryzamer zostawił, bo to nam się może w przyszłości przydać do zadań. Niby jakieś muzeum jest, gdzie będziemy musieli artefakty zostawiać. Chyba 3 sztuki mi tam pisaliście, tak? O, to mogę zostawić Hryzamer. No okej, będziemy w naszej kwaterze w Gildii Wojowników, to zostawię tam ten Hryzamer. Dobra, muszę się uleczyć i stanowczo trzeba zwiększyć czujność, bo tu nie ma żartów tutaj. Taki Książę Dremor wyskoczył, prawie mnie zabił, ej.
A, co to w ogóle za kaplica? Musimy obadać. Tutaj jest. Może da nam jakiś bonus na czas pobytu w tym grobowcu, co? Jakiś ciekawy. Czy chcesz złożyć w ofierze 35? Tak, 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 tak. Uleczenie z choroby, z zarazy, z trucizny, nawiedzenie Welota. Przywrócenie MCV. Nawiedzenie Welota chcemy. Chyba manę dawało, tak? 10 punktów many, no nic ciekawego. No, niech będzie, no. Okej, zaczniemy od tych drzwi. Poziom zamka 10. Zachować czujność. No dobra, są pajęczyny. Są kości. Ale nic poza tym. Tak jakby taka osobna komnata grobowa bez sarkofagu. No dobra. Zobaczmy tu. Drewniane drzwi. Oj, ale to prowadzi gdzieś tam niżej. To może zaraz tam pójdziemy. Zaraz, zaraz. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy. Kolejne drzwi. To jest grobowiec rodziny Falas. A to jest może herb rodziny Falas. Taki szkielet podejrzany. Szkielet jakiejś dziwnej istoty. Ciekawe, co to za rodzina Falas była. O, szczypce, dobrze. Szczypce służą do reperowania przedmiotów. A ja jestem już ostro uszkodzony. Nie mieliśmy już młotków płatnerskich. Wszystkie zużyłem. Wykorzystamy szczypce w takim razie. Może topora nie będę naprawiał. Szklany miecz przede wszystkim. Pewnie zaraz te szczypce zużyjemy i tak. No, już zużyte. No, ale troszkę podreperowaliśmy mieczol. Będzie zadawał większe obrażenia. Popielna bulwa możemy wziąć. Zwiększa siłę. Taką miksturkę będziemy mogli zrobić. Dobra, tutaj więcej nic nie ma. Jeszcze jakieś szczypce by się przydało znaleźć. Poziom zamka 10. Drzwi. Schodzimy. Żarłacz. Ale zaraz, zaraz. Mamy jakiś czar potężny na niego? Kurczę. Żarłacz. Mikstura wznoszenia. Jakby co to można zwiać? No, zaklęć on chyba nie korzysta, co? Przywrócenie szczęścia, przywrócenie siły... Wyleczenie zarazy, przywrócenie kondycji zdrowia, odporność na ogień. Nic tutaj takiego ciekawego nie widzę. Musimy zaopatrzyć się w lepsze zwoje i tak dalej. Tutaj za bardzo nie mam co rzucać. Dobra, no musimy na niego wyskoczyć z tym, co mamy. Też na upartego, zaraz, 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 na upartego to... Kiry z bogów. Odporność na magię możemy rzucić, no ale on nie korzysta z magii. Wyleczenie z zatrucia. Jakąś szatę tu jeszcze miałem. Odporność na mróz, absorpcja magii. No, to widzicie, to nie. Osobowość mogę zwiększyć, może się we mnie zakocha i za mną podąży. Ale mamy te pasy jeszcze takie różne. Pasy. Z pasów możemy zawsze skorzystać. No trzeba już uważać, no. Bo sami widzicie, że to nie ma żartów. Zwiększymy sobie siłę, pas orkowej siły. Pas boskiej zbroi, tarcze do sanktuarium, o, niech będzie, niech będzie. O, i teraz dopiero będziemy atakować. O, jeszcze przerywamy mu ataki, nie może mnie trafić, dobrze, okej. Nic mi nie zrobił niby, ale to już mówię, trzeba uważać, będziemy się tak wzmacniać przed każdą walką. Serce Dedr, bierzemy. Drogie nawet. Jeszcze coś tu jest, póki te czary działają? Chyba nic nie ma. Urna. 36 lekcji Viveka, kazanie pierwsze. Ło, pierwszy tom. Umiejętność atletyka wzrosła do 66. Może być. Może być. Czarny licheń. Obniżenie siły, wyleczenie z zatrucia. Nie. No i nic tu chyba więcej nie ma. Więc możemy zejść na dół. Pamiętacie, tutaj było takie zejście. Zobaczymy, co tutaj. Ła. Dobra, to na pewno mogło magią atakować. A skoro mogło atakować magią, więc ja wolę uważać. Duża tarcza błyskawic. Jeszcze sobie rzucimy na przykład. Proszę ja was. Proszę ja was sobie rzucimy. Zaraz, zaraz, zaraz. Jakiś zwój fajny. Tarcza ognia. Dobra, będzie odporność na błyskawice, odporność na ogień. Spokojnie. Nie wiem, czy ja to rzuciłem, czy nie rzuciłem. Coś tu się dziwnego stało. Dlaczego mi rąk nie widać? Nie, no jest dobrze. Tarcza błyskawic, tarcza ognia, atakujemy ją. Jak to klepie mocno? Ale miało czarować. Nie czaruje.
Ciekawe, czy jeszcze działa ten. Czy działają te pasy wszystkie? Wait. No, udało się. Skrzydlaty mrok, groźny. Te pasy działały jeszcze na wiedzenie Velota? Chyba nie. Kurde. No dobrze, ale kolejny przeciwnik pokonany. Ładunki nam tutaj z tego pasa schodzą, ale to nic, mam jeszcze inne przedmioty leczące. Aczkolwiek ten pas jest najpotężniejszy. O, pas zużyty. Możemy korzystać teraz z pierścienia matki. A pas niech się ładuje. A, kurczę. Skrzydlaty mrok. Sole pustki można zabrać. Ostrożnie teraz. Coś tu jeszcze groźnego jest? Chyba nie. Okej, okay. Kaplica Velota. To samo co wtedy pewnie. O, tutaj też jest. Nawiedzenia Velota rzuca, tak? Dobra, niech będzie. Aha. Co tutaj? Urna podpisana De Bryant, czy jak to się tam czyta. Zabezpieczona pułapką urna. Może prochy tego całego Bryanta, czy jak to przeczytać. Ekstrawagancki rubinowy amulet. Bambusowy świecznik. Mała skrzynka, otworzymy ją. Pusta. Mała skrzynia, otworzymy. Umiejętność zabezpieczenia wzrosła do 92, super. Też puste. Dobra, musimy rozbroić pułapkę na urnie. No na urnie chyba jeszcze pułapek nie rozbrajałem, udało się. Co tu jest? Pierścień Denstagmera. Wartość 12 tysięcy. Rzuca odporność... A nie, to na stałe daje, jak się go nosi. To na stałe mamy odporność na ogień, mróz i porażenia 30%. Ło! Ten pierścień Marary też fajny, ale zawsze możemy dwa pierścienie nosić naraz. Na przykład teraz mam przypisany ten pierścień matki leczący, prawda? No ale nie muszę go nosić. Ja go muszę nosić tylko wtedy, jak się mam leczyć. A normalnie jak chodzimy, to możemy sobie założyć coś takiego. Tylko zaraz. Jeszcze pierścień Marary. O, pierścień Marary plus pierścień Denstagmera. Co tu jeszcze jest? Prochy Bryanta. Może są związane z jakimś zadaniem? A może ten pierścień jest związany z jakimś zadaniem? Dobra, no pierścień to na pewno będę miał przy sobie, to nie ma problemu. Ale te prochy może weźmy. Weźmy je może do naszej kwatery w Gildii Wojowników. Może mają jakąś wartość, znaczy będą miały w przyszłości. Teraz musimy uważać, bo jak zabraliśmy prochy, nie wiadomo, czy coś się za nami nie pojawi, no nie? Wiecie, jak to bywa. Kiedyś byliśmy w pewnym grobowcu, podnieśliśmy coś z ołtarza chyba i się pojawiły dwa szkielety. No ale tutaj widać, nic takiego nie ma miejsca. Ale fajny pierścień, co? Masa zaklęć teraz na mnie działa tutaj. To odbicie, Marary, odporność na porażenia z pierścienia, odporność na mróz z pierścienia, odporność na ogień z pierścienia. Super! Zwłaszcza teraz, jak wiecie, wzięliśmy ten poziom trudności na maksa i mnie tutaj ostro klepią, no to taka odporność się na pewno przyda. Jest okej, okay, wychodzimy z grobowca. Na pewno opłacało się tutaj wejść. Tam w tle widać... ten Gnisis chyba, co? Bo wyruszaliśmy z Gnisis. Wejście do jaskini Koal, tutaj już byliśmy. Musimy wrócić na trakt. Jak tu w ogóle podejść teraz? A jak tutaj wejść? Tak, o, tu nawet jest przejście. Idziemy dalej na wschód, tak jak nam mówił nasz nowy pracodawca. Na wschód, później na południe jakoś będziemy skręcać chyba. Aż do rozwidlenia. Ale tu się droga kończy. Tu się droga kończy. Zaraz. To może teraz... A nie, tu jest jakaś inna droga. To może tą drogą mam iść. I rzeczywiście będziemy szli na południe zaraz. Spokojnie. Zaraz to wszystko ogarniemy. Dam radę tu podejść? Nie dam rady. Za mało akrobatyki. Tu dam radę podejść. O, wrócimy sobie na drogę i pójdziemy na południe. Faktycznie. To jest to. O, co to jest? Jakaś stara, dunmerowa, nawiedzona twierdza pewnie. Ale czy to... Nie. Po drodze mieliśmy iść. To jeszcze nie to. Dunmerowej, nawiedzonej twierdzy nie będziemy teraz badać. Bez przesady. To pewnie olbrzymi kompleks jest. I najprawdopodobniej będziemy tam kiedyś wchodzić w związku z jakimś zadaniem. Także bez obaw. Idziemy szlakiem. Mieliśmy iść szlakiem. Idziemy szlakiem. Na południe, tak jak chciał. To chyba o jakieś inne odbicie... Znaczy na wschód, to pewnie o jakieś inne odbicie na południe chodziło mu. Może teraz?
No tutaj niby rozwidlenie jest, ale czy o to rozwidlenie chodzi? Nie, tu cały czas idziemy na na wschód jeszcze. Tutaj jakbym chciał skręcić, to skręcamy na północ. To na pewno nie to. Tu się idzie do Altrun. Zaraz. Chyba, że tu już... Że już tutaj mam skręcić. Dobra, tutaj na południe. To jest chyba to, o czym on mówił. Na południe i teraz powinno być jakieś inne rozwidlenie. I będziemy szli na wschód. No, mam nadzieję, że się nie zgubiłem. Jeżeli się zgubiłem, to się wrócę. Jakoś inaczej pójdziemy. Mam nadzieję, że okej będzie. Tu jest ogar. Nie ogar. Czy ja dobrze idę? Kagouti. A miały być po drodze kagouti, pamiętacie? On mówił, że jakieś kagouti atakują podróżnych. I jak spotkamy takie kagouti, to mamy je załatwić. To może o to chodzi. Jak spotkaliśmy kagouti, to znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Ale to jest tam... O, atakuje. No dobra, załatwimy go. Kagouti to nie ma większych problemów, ale mnie smarnął dwa razy. Zobaczcie, dużo życia zeszło. Pierścień matki. Tylko teraz widzicie, za każdym razem, jak na przykład korzystam z pierścienia matki, no to zdejmuje jeden z tych naszych fajnych pierścieni, więc musimy z powrotem, o, pilnować, żeby pierścień Denstagmera był jednak założony. O. Teraz po każdym leczeniu muszę pamiętać, żeby, wiecie, z powrotem założyć właściwy pierścień. No chyba, że z jakiegoś amuletu będę korzystał leczącego. Jakiś pewnie mieliśmy taki tutaj. O, na przykład amulet zdrowia. Amulet zdrowia mieliśmy pod... 3, 4, 5, 6, pod siódemką. No to lepiej amuletem zdrowia się będę leczył, to przynajmniej nie będę tych pierścieni zdejmował. Dobra, i teraz niby... Mieliśmy znowu odbić na wschód, tak? Było już południe, wschód, czyli tutaj. Czy ja dobrze pójdę? Jakoś to skręca dziwacznie, to chyba nie to. Jest, kwama. I jest kopalnia, dobra. To może być to. Ta kopalnia się miała nazywać Ashimanu. Czy to jest kopalnia Ashimanu? Robotnik kwama nie jest agresywny. Aha, to ogar. Kurde, już myślałem, że jest agresywny. Oj, dźwigam zbyt wiele rzeczy. A czemu to? Coś mi zrobił, coś mi rzucił. Obniżenie współczynnika. Czarne serce. Obniżył wytrzymałość i obniżył siłę. Czy my mamy jakieś przywrócenie siły? Na pewno mamy. Doskonałe przywrócenie siły. A czy to zadziała? Czy muszę się uleczyć? Nie, dobrze. Działa. Przywrócenie siły. Przywracamy siłę, żeby mógł to wszystko dźwigać. Jest setka. Okej, mogę dźwigać. Przywrócenia wytrzymałości nie mam. A mamy jakieś wyleczenie z zarazy? Nie wiem, czy to czarne serce jest traktowane jak zaraza. Mikstura wyleczenia z zarazy. Zobaczymy, czy to serce zejdzie. Też błąd zrobiłem. Najpierw mogłem się wyleczyć. Tak jest. To może od razu to obniżenie współczynnika na siłę by spadło. Ajdź, procek, ale to nic. Trudno, będę miał nauczkę. W każdym razie jest wszystko w porządku. Współczynniki są ok, nie jestem zarażony. Możemy wejść do kopalni Jajkwama. Tak, to jest kopalnia Ashimanu, czyli to, gdzie mieliśmy dotrzeć. Siódemka to jest leczenie. Zobaczcie, taki ogar mnie znowu zaatakował i muszę się leczyć. Maksymalny poziom trudności robi swoje. Dobra, teraz się uleczyłem amuletem, czyli pierścionki te właściwe mamy założone. Jest dobrze. Musimy znaleźć zarażonego skarabeusza tutaj. Kopalnia niby opuszczona, w sensie, że nie ma górników, bo boją się skarabeusza. No i zebraliby się wszyscy, to by go tymi kilofami zaciukali pewnie, nie? No ale dobrze, no zrobimy to za nich. Co prawda nie kilofem, ale sobie pewnie z nim poradzimy. No fajnie by było zreperować ten miecz. Przy najbliższej okazji... No wiecie, jak wcześniej nie znajdę młotków płatnerskich, a będziemy u jakiegoś zbrojmistrza, to sobie kupimy młotek płatnerski. Chory robotnik kwama. No wszystko chore tutaj przez tego skarabeusza, ale gdzie on jest? Gdzie jest skarabeusz? I żeby mnie nie zaraził, bo ja teraz nie mam żadnej mikstury wyleczenia z zarazy. Przed chwilą ostatnią zużyłem. U, panie. Kopalnia jaj. Leże królowej. Może się czai w leżu królowej. Aha, zwiadowcy kwama to już są agresywne istoty. Ale na hita to nic groźnego. Leży królowej. Oj, coś mnie znowu atakuje. Jeszcze jeden zwiadowca kwama.
A pójdziemy sobie tutaj prawą stroną. Ale... O, jest skarabeusz, dobra. Skarabeusz atakuje ogniem, tak? No dobra, no. Pewnie przesadzam w tym momencie, ale może to jakiś wyjątkowy skarabeusz, skoro jest zadanie z nim związane. Mamy jakąś odporność na ogień, coś takiego? Mamy jakąś tarczę ognia niby, no możemy to rzucić, czemu nie? Teraz nie wiem, czemu ja tych rąk nie widzę, jak biorę tryb czarowania. Skarabeusz, klepiemy go. Słabiutki, walnął mnie ogniem, ale nic mi nie zrobił, jak miałem tarczę na sobie. Chory skarabeusz, nie ma żywicy skarabeusza, nie zaraził mnie, czy zaraził? Nie, tarcza ognia działa cały czas. Już myślałem, że jak na czerwono, no to mnie zaraził. To jest tarcza ognia. Nic mi nie jest. Skarabeusz załatwiony. Misja wykonana. Kurczę, taka niby misja. Dotrzeć do kopalni, zabić skarabeusza. Zużyłem trochę tych zaklęć, co? I mikstur. Tu jeszcze jest zwiadowca Kwama. Rozejrzyjmy się jeszcze w kopalni. Może coś ciekawego tu będzie. Może nie. No jaja Kwama są. Nie jadłbym ich, skoro tutaj... Zostały one złożone pewnie również przez zarażoną królową Kwama. Nie, jest zdrowa. Zdrowa królowa Kwama. To co, zjemy sobie jajko? Tylko nie wiem, czy jak wezmę... Może jak wezmę jajko, to się na mnie rzucą. Patrzcie, mogę zostać sparaliżowany, jak zjem jajo Kwama. To jest ciekawe. Może nie można tego jaja jeść na surowo. Trzeba je ugotować, co? Bo jak jemy na surowo, może nas sparaliżować. Dobra. Zadanie wykonane. Przenosimy się do naszego nowego pracodawcy. Zapomniałem, jak on się zwał, ale to nic. Przeniesienie. Czy kopalnia Ashimanu jest już bezpieczna? Skarabeusz zabity? Pewnie. Podobno skarabeusz już nie żyje. Dobra robota, Procyon. Ha! Aha, on nam awansu nie może dawać, ale może dać nam pewnie kolejne obowiązki. Podobno na szlaku Gnisis Altrun pojawił się nowy problem. Kagouti atakują tam podróżników. Ktoś musi odnaleźć stado Kagouti i zrobić z nim porządek. No ale my znaleźliśmy już jakiegoś Kagouti tam. Co prawda nie stado, no ale był jeden. O, właśnie. Wygląda na to, że te Kagouti, które udało ci się zabić, były dokładnie tymi, które zaatakowały podróżnych. Dam ci znać, jeżeli ataki się powtórzą. A, no to dobrze, to kolejne zadanie wykonane, dwa pod rząd. Jak szliśmy, to załatwiliśmy od razu Kagouti właściwe. Jeszcze jakieś obowiązki? No są. Rut Redoran wysłał grupę swoich ludzi, aby zniszczyli bazę Telwani, Shishi. Do tej pory nie złożyli raportu. Ktoś musi się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i dostarczyć mi raport z Shishi. No dobra, no wiecie, te rody konkurują ze sobą. Tutaj ród Redoran, czyli ten nasz ród, próbował zniszczyć bazę Telwani. Oto tak, to tak ostro ze sobą rywalizują, jak sobie bazy niszczą. Shishi. Ale nie wrócili, musimy o to badać. Gdzie jest to Shishi całe? Shishi to wieża ludu Velota wyrastająca z Fojada Banidat na północny zachód od Margan. Udaj się do Margan, skręć na wschód, mijając Łazika, a potem przez Fojada na północ i zachód. O kurde, znowu kombinują. Wieża znajduje się na samym środku rozpadliny. Porozmawiaj z przywódcą ekspedycji imieniem Brerema Selas. Brerama Selas, dobra. Dobra, dobra, spokojnie. Do Margan się musimy udać. Skręcić na wschód, mijając Łazika... Czyli pójdziemy na wschód, a potem przez Fojada na północ i zachód. Wschód, północ, zachód. Okej, wieży szukamy. Na środku rozpadliny. Zapamiętajmy to. Na początek Margan. Margan. Bal Isra. Margan. Tutaj. Dobra, zrobimy tak jak ostatnio, czyli przeniesiemy się do Gnisis, korzystając z amuletu interwencji bóstw. Okej. I teraz łazikiem najprawdopodobniej możemy polecieć do Margan. Mamy wyruszyć z Margan. Okej. Gdzie jest łazik? To gdzieś był łazik. Widać go już. No na razie dobrze idzie. Pomijając to, że straciłem dużo mikstur i tak dalej. Ale nie jest źle.
No teraz to każdy zwój, jaki znajdziemy, to na miarę złota. Znaczy, pod warunkiem, że to będzie zwój, z którego będę korzystał, nie? No dobra, margan. No jest, za 15 sztuk złota. Oto i margan. I teraz tak, pomalutku. Tu jest łazik. Na wschód, mijając łazika, czyli tak jak tutaj stoimy, jest łazik. Możemy od razu zejść i wyruszyć tutaj na wschód niby, tak? Czy o to chodzi? No możemy niby. Na wschód on mówił, później na północ i na zachód. No to jest tylko jedna droga, niby na północny zachód taka prowadząca. Rozpadlina. Na środku rozpadliny. No tu niby się tworzy taka rozpadlina, taki przesmyk czy to. Nie wiem, czy to o to mu chodzi. No ale w każdym razie na początek musimy iść, wyjść na wschód. Postaram się tu jakoś zsunąć po tym, o. I pójdziemy na wschód. Dzień dobry. Proszę się tutaj nie oddalać zbytnio od miasta, bo na pewno tu czyha niebezpieczeństwo. Nie jedno, nie dwa. Tylko my tu możemy podróżować bezpiecznie. Co to za chata? Co to za chata tu w ogóle? Taka na uboczu stoi sobie. Chata Hulen. Tu kiedyś byliśmy. Ona nawiedzona była, pamiętacie? W związku z zadaniem dla której z gildii. Magów albo tam... Chyba magów albo złodziei. Raczej nie wojowników. A, chatę Hulen pamiętam faktycznie. Czyli tą drogą już kiedyś szliśmy. O, tu ktoś po drodze jest. Zaraz, tutaj już o, atakują. Ale to chyba aż tacy groźni nie są, żebym korzystał z jakichś dziwnych sztuczek, aczkolwiek ta broń mu się trochę świeci. Pach. A twardzie. O, gorzej jakby mnie sparaliżował. Oj, coś tu jeszcze atakuje. Co to skrzekacz? No, mogłem się domyślić. A skrzekacz padł. Tam ktoś jeszcze jest. Pewnie też się na mnie rzuci. No i przytrzasnął te zwłoki. Usuń zwłoki. 6 sztuk złotych monet i nic ciekawego więcej. Dobra, może się uleczę. I na wszelki wypadek, gdyby tamta postać miała być jakaś potężniejsza, to jednak rzucę coś na siebie. Może coś takiego z pasków znowu, co? No bo jednak z pasków... No wiecie, paski mamy na zawsze, one się nie zużyją tak całkowicie. Gdzie są te paski nasze? No teraz będę już uważał stanowczo. Mamy zwiększoną siłę, niech to sobie będzie. Mamy bonusy z pasa boskiej zbroi, niech to lepiej też będzie i zobaczymy, czy nas zaatakuje. No atakuje. Cyk. I walczymy ostro. No, zgarnął mnie tam tym sztyletem znowu. Coś tu mnie jeszcze bije, skrzekacz, no. Skrzekacze jakoś przybieżone z tymi wszystkimi bandytami są, zauważyłem. Nie wiem, kto to jest, ale bierzemy złoto. I oni tutaj pilnowali skrzyni. I nie tylko. Worek, solny ryż, to nie. Czarny pylnik, obniża zwinno, światło daje, nie. Sfatygowana skrzynia. 25 sztuk złotych monet. Okej. Okay. Ale musimy wrócić na trakt jakoś. Zaraz ja tutaj zboczyłem z drogi. Mieliśmy wyruszyć na wschód. Wyruszyłem. Tylko fajnie by było znaleźć teraz... O, jeszcze jeden skrzekacz. Może się podleczę od razu. Amuletem zdrowia. No już tak ładnie mnie nie leczy, jak ten pasek, który regeneruje sobie ładunki teraz. Czy damy tutaj radę jakoś wejść? Jak tu w ogóle się dostać? A nie, to tutaj można iść. Tutaj, zobaczcie. Da radę, da radę. I będziemy sobie szli pomiędzy górami. No niby taki przesmyk, nie? Tylko czy da radę tutaj skręcić w lewo? Bo on jakoś mówił, że najpierw na wschód, potem na północ i zachód. No to może da radę tutaj się jakoś wcisnąć. Zaraz będzie trzeba odcinek kończyć, ale fajnie by było jeszcze znaleźć tę jaskinię. I ile tych skrzekaczy tu lata? Ej. Dobra, zablokowałem się tarczą, bo nie dostałem jakiś punkcik do tarczy. Idziemy tędy. Czy da radę tu... O tak, skręcamy w lewo. Chyba da radę. To może być to, o czym on mówił. Tak, znaczy jakoś idealnie na zachód to ja nie idę, no ale... Skoro miałem wyruszyć na wschód, na północ i potem na zachód, to czemu nie od razu iść na zachód, no nie? Tutaj. To pewnie mu nie chodziło o ten przesmyk, taki jasny, tylko właśnie, żeby jakoś wbić się w ten. Tak myślę, no zobaczymy. Szukamy w każdym razie Shishi. Wieży, tak? Miała jakaś wieża wystawać. Tylko wiecie, jakie te wieże tu są. Czasami są wysokie, a czasami same kopuły wystają z ziemi, wiesz.
tych wież. Jeżeli to będzie rodzaj wysokiej wieży, no to pewnie od razu zauważymy, a jeżeli nie, to musimy mieć oczy szeroko otwarte. Tam jest guar. Jeszcze jeden skrzykacz. Kolejny już się na nos czai u góry, bo ten był chory. Kurczę. A kto to tu mnie? Co to? Co? Skąd oni? Jejku. Dobrze, że nie są jacyś super potężni, bo mnie tak zaskoczyli, ja ich w ogóle nie zauważyłem. Chyba stali za tymi kamieniami. Polują tutaj na nieuważnych podróżnych, no ale źle trafili. Jejku, musimy stanowczo zachować większą ostrożność. Jakby byli jacyś potężniejsi, to już bym mógł tutaj paść. Teraz tak, fajnie by było... Jeszcze skrzekacz. Ten poziom trudności już może swoje zrobić. Dobra, usuniemy zwłoki chorego skrzekacza. Tego też. Ile tego tu leży? I przeszukamy tych jego mościów. Pióra skrzekacza zostawimy. Ten nic ciekawego nie ma. A ten ma 15 sztuk złotych monet. No to co, kogoś już tutaj chyba obrabowali. Chitynowa włócznia. Nic więcej ciekawego. No dobra, uleczę się może. No ale nie ma żartów już. No też pilnowali skrzyni. Jeszcze coś mnie tu atakuje. Kolejny skrzekacz. Mnie dziobnął. No. Sfatygowana skrzynia. 25 sztuk złotych monet. No to jeszcze więcej ukradli komuś. Zrobimy od razu porządek z bandytami na szlaku. Jeszcze jacyś? Rozglądamy się za Shishi od razu. Szczur. I widzę już skrzekacza kolejnego. On mnie chyba jeszcze nie dojrzał, albo udaje, że mnie nie widzi. No chodź tu, cwaniak. Jeszcze jednego gdzieś tu widziałem. Kurczę, nie wiem, czy ja dobrze idę, prawdę mówiąc. No ale przejdziemy się tą... tą drogą. Tu jest guar. Może nie jest agresywny, jak tak mówiłem w poprzednim odcinku. One takie sympatyczne są. O, już mnie atakuje. Ostatnio trafiliśmy na stado guarów takich oswojonych. No to były fajne, no ale ten to... ten to musiał skończyć źle. Umiejętność ciężki pancerz wzrosła do 77 punktów, czyli zbliżyliśmy się w kierunku poziomu. Także jak wiecie, ostatnio byliśmy w grobowcu i zabezpieczenia nam wzrosły o 1, to też był krok w kierunku nowego poziomu. W tej chwili mamy już 6 na 10, nieźle. Może tutaj gdzieś powinienem skręcić, ale chyba nie. O, 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 tam coś jest, ale to mi wygląda bardziej na grobowiec. Nie, nie, jest kopuła, widzicie? Tam jest kopuła dalej. To to może być wejście do wieży, o której nam mówiono. To może być to, czy to jest Shishi. Kagouti. No dobra, zaryzykuję, bo skórę Kagouti to potrzebujemy. Zaryzykowałem, opłaciło się, nie zostałem zarażony. Czy to jest Shishi? Shishi, tutaj! Tak jest, czyli... o, skrzekacz kolejny. Czyli tutaj wejdziemy, ale tutaj już wejdziemy w następnym odcinku. No, jakby nie patrzeć, to jest baza Telvanni, czyli naszych wrogów. Telvanni, czyli wiecie, gildia, taka organizacja magów, i to dosyć potężnych magów. Dobrze, że mamy ten pierścionek z odpornością na magię. No skoro to jest ich baza, to pewnie będą nas ostro atakować tam. Musimy dowiedzieć się, co się stało z członkami rodu Redoran, którzy przyszli tutaj tę bazę im zniszczyć, czy co oni chcieli tutaj zrobić. No dobra, ale to już sobie obadamy w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.